Hello, koto loro loro mane ne se katera la rene ne basera la he da shaka tara la ramada da sare bare ne ne ho. Oro lodo novo koto no de na bara la rene he ke de ne ne sira bare ya shira le ba. Te koto loro loro mo shori bani ne 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 he te le rene ho koro loro no. On powiedział, módlcie się i nie ustawajcie. Elopana mane de siro loro mane ne ne de ne de he de la rene ne w środku i na zewnątrz. Módlcie się i nie ustawajcie. Shapara la ramaha de sive neme neme nere lere lehe kene lere nere kodo roro loro hokone o kababa bara la raha katene de shire lere heke nene de shtine ne pre o kori de shikare lare nene mene noro loro no hokodo loro de nanabara e lare he di shabiasi eloha i shama mara la ra la ra ne mene nene de se kene nene se. Pierwszy raz w życiu, kiedy widziałem anioła, to wiecie co robił? Modlił się. Lata temu w więzieniu. Stał przy moim łóżku i modlił się. Szapara lara namadane seren. Nic do mnie nie mówił. I nic w ogóle nie mówił. Nie zwracał na mnie w ogóle uwagi. Ani na nic nie zwracał uwagi. Stał i modlił się. Ebara lara da da saba katara nene berelere de hoko dojo hokore lare nene naba. E tara la re de na praise che de lore ne ne mene ne se che de le re ne he che de ne ni o bara la ra ra praise la re de re se che de le re o coro loro do shori la e da na re ne bre he le do loro do co do ro le ra ba ara la re na mene la e ascinara la re bar la ni na o re le re la re praise le loro ve si e re o co wywyższamy Ciebie, wielkiego, świętego Boga, Boga życia. O koto ro lore deni nene padre dele rehe danisania. Elieno lo koto. Podnieś głos do Niego. Nie zwracaj na nic uwagi. Twój umysł to narzędzie zależne od Ciebie i nikogo innego. Ekoto raz. Modlisz się w wierze, a nie w oglądaniu, nie w odczuciach. Eteretereli, prilno di prajdela, i szakatare lajle di kizes. Ho! Ty jesteś mym Bogiem, Ojcze nasz. Wkroczyłeś w mój los. Alleluja! Zbawiłeś mnie, Jezu. Wywyższamy Ciebie. Dziś słyszę Twój głos. W tym duchu mój Panie dziś trwa, przez łaskę Twą, łaskę Twą, i czekam na powrót, Jezus Twój. To jest przebudzenie. O kotoro, lorodowo, kotoro, lides, lides. Uwielbiamy Ciebie. Budźcie się. Podnieś Twój głos. Nie zwracaj uwagi na to, co myślisz. Nie zwracaj uwagi na to, co czujesz. Alleluja! Wciąż patrzę na Ciebie, podziwiam Twą twarz. Przywitasz mnie w niebie, bo dobrze mnie znasz. Twe światło wciąż świeci mi duch, przez wiarę mą. Na skrzydłach swych dziś porywasz mnie. To jest przebudzenie. Nie czuj, tylko się módl. Rokoto, rolo, rolo, rene, tijane nas. Kiedy się modlisz, jesteś jak maszyna. Podnieś głos. Niech Twój umysł to usłyszy. Jesteśmy Bogiem, Jezus! Wkroczyłeś w mój los, zbawiłeś mnie, Jezus. Dziś słyszę Twój głos. W tym duchu mój Panie dziś trwa, przez łaskę Twą, łaskę Twą, i czekam na powrót, Jezus Twój. To jest przebudzenie. Yeah.
zwycięzca od demonów, a Twoja modlitwa na Ciebie jest jak Bóg. Podziwiam Twą twarz, jak Bóg. Przywitasz mnie w niebie. Jest to Toga, la, 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 braj. No dobrze mnie znam. Jezus jest na żonę. Relokotololo! Przebudzenie! Rolitari przyjdę ląd! Ty jesteś mym Bogiem, wkroczyłeś w mój los, zbawiłeś mnie Jezus. Powiedz tak jak należy to! Dziś słyszę Twój głos! Wewnętrznego człowieka. Ty Bogu mój Panie dziś trwam przez łaskę Twą. Re, 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 re. I czekam na powrót, Jezus Twój. To jest przebudzenie. Ro, 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 ro. To jest przebudzenie. Bycie światłem zobowiązuje. Wciąż patrzę na Ciebie, mój Jezus. Podziwiam Twą twarz. Uwielbiam Cię, Święty Duchu. Przywitasz mnie w niebie. Rolo, rolo, oko, toko, rolo, bo dobrze mnie znam. Ela, ela, hamasi. Twe światło wciąż świeci mi tu. Przez wiarę moją wielu. Na skrzydłach swych dziś porywasz mnie. Glory, to jest przebudzenie. Ra, ra, braj. Uwielbiamy Ciebie. Jedyny, święty, żywy. Diabeł chce, żebyś żył przez okoliczności. Przez to, co Cię otacza. Przez to, co jest na zewnątrz, diabeł chce, abyś rozważał ten świat. On tego chce. Bóg to mnie powiedział, kiedy się modliłem w tym tygodniu. Powiedz ludziom, że żyje się tylko przez potencjał, który w nich złożyłem. Nie mają innego życia. Mój Święty Duch będzie pobudzał do aktywacji ich potencjał. Nie mają niczego na świecie, tylko swój potencjał w moim Świętym Duchu. Ciebie mi Jezusa moja. Módl się. Serce roztańczone ogniem płonie. Módl się. Błyszczy na mnie jedna i święta zbroja. Jesteś centrum wszechświata. Pięcie mi Ci dłonie. Patrz na to tak. Tyś jest potężnym wielkim Bogiem. Halleluja. Ja Tobie Jezus wszystko mogę. Mogę. Tyś jest mym Panem i już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się parą, by ludzkość mogła żyć, prosto do Ojca iść. Tylko Tyś jest Jezus szczęściem moim. Życie Twoje we mnie wielkim cudem. Władzę Jezus mam w imieniu Twoim i sprawuję ją nad świata brudem. Tyś jest potężnym wielkim Bogiem. Tyś jest. Ja w Tobie Jezus wszystko mogę. Wszystko! Tyś jest mym Panem już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość
byś mogła żyć prosto do Ojca iść. Cała Twoja moc jest w moim duchu, miłość oraz mądrość prosto z nieba. Alleluja! I już nie boję się wykonać ruchu, nie boję się, wiarę mam i więcej mi nie trzeba. Tyś jest potężnym, wielkim Bogiem, ja w Tobie, Jezus, wszystko mogę. Dziś jest mym Panem, już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Jezusa. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca i Ciebie wielbi Jezus, dusza moja, Boża dusza. Serce roztańczone ogniem płonie. Tak właśnie! Błyszczy na mnie Twoja święta zbroja. Pierwsze mieci tarcza z ogniem dłonie. Tyś jest potężnym, wielkim Bogiem. Nie czuł! Ja w Tobie, Jezus, hej! Tyś jest mym Panem, już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca iść. Tylko Tyś jest Jezus, szczęściem moim, życie Twoje we mnie wielkim cudem. Władzę Jezus Pan, jest Twoim, mam władzę i sprawuję ją nad świata budem. Tyś jest potężnym, wielkim Bogiem, ja Tobie, Jezus, Tyś jest mym Panem, już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca iść. Cała Twoja moc jest w moim duchu, miłość oraz mądrość prosto z nieba. I już nie boję się wykonać ruchu, wiarę mam i więcej mi nie trzeba. Tyś jest potężny, wielkim Bogiem, ja w Tobie, Jezus, wszystko mogę. Tyś jest mym Panem i już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca. Jezus Pan, krzyknął anioł. Krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pokłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, hallelujah! Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, pochłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą, by ludzkość mogła żyć prosto do Ojca i dziś Cię wielbi Jezus, dusza moja. Serce roztańczone ogniem płonie, błyszczy na mnie Twoja święta zbroja. Pierwsze dzieci tarcza zdobią dłonie. Tyś jest potężnym, wielkim Bogiem, ja w Tobie, Jezus, wszystko mogę. Tyś jest mym Panem, już na zawsze tak. Jezus Pan, krzyknął anioł. Odnie! Jezus Pan, jesteś wolnym człowiekiem. Jezus Pan, nie masz ograniczeń.
by ludzkość mogła żyć. Żadnych! Jezus Pan, ani wewnętrznych, ani zewnętrznych. Jezus Pan, niech pochłoni się wszechstworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Do góry, hej, heja! Tyś jest Jezus, szczęść moim. Ojcze nasz. Życie Twoje we mnie wielkim cudem. Potężny, wielki Ojcze nasz. Władzę Jezus ma w imieniu Twoim. Nasz Królu. I sprawuje ją nad świata brudem. Tyś jest potężnym, wielkim Bogiem. Ja w Tobie, Jezus, wszystko mogę. Tyś jest mym Panem, już na zawsze tak. Jezus Pan, żywną anioł. Więcej! Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca i Jezus Pan, żywną anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Cała Twoja moc jest w moim duchu. Miłość oraz mądrość prosto z nieba. I już nie boję się wykonać ruchu. Wiarę mam i więcej mi nie trzeba. Tyś jest potężnym, wielkim Bogiem. I ja w Tobie, Jezus, wszystko mogę. Tyś jest mym Panem, już na zawsze znam. Jezus Pan, szepnął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, szepnął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Podnosimy! Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Holy glory! Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworze. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan stał się karą, Siurlu, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, Shoma Kelele. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworzenie. Juna Maha, Osha Katarabase, Juna Jezus Pan, krzyknął anioł. Hej, hej! Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan, stał się karą. Juna Maha! Hej, Jezus Pan, krzyknął anioł. Halleluja! Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł. Jezus Pan, niech pochłoni się wszelkie stworzenie. Jezus Pan stał się karą, by ludzkość mogła żyć. Prosto do Ojca iść. Jezus Pan, krzyknął anioł.
krzyknął anioł. A gdy wczesnym rankiem sługa proroka, męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc sługa do swego pana proroka: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są przeciwko nam. Elizeusz modlił się tymi słowy: Jahwe, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Jahwe oczy sługi proroka i przejrzał. I oto góra pełna była koni i wozów ognistych, wojsk anielskich wokół Elizeusza. A gdy Amorejczycy ruszyli przeciwko nim, Elizeusz modlił się i rzekł: Jahwe, dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich Jahwe ślepotą według słów proroka. Wtedy Elizeusz rzekł do nich: to nie ta droga i nie to miasto. Pójdźcie za mną i ja was poprowadzę. Masz władzę, aby prowadzić twoich wrogów przeciwko nim samym. Masz władzę nad tym, aby poprowadzić twoich wrogów w pułapkę. Masz władzę nad swoimi wrogami. Wojska anielskie są wokół ciebie. Amen. Strzegą cię jak źrenicy oka Boga. Są to twoich usług, ale ty musisz rozkazać twoim nieprzyjaciołom, aby szli za tobą, a nie stawali przeciwko tobie. Powiedz teraz do swoich wrogów: rozkazuję wam, abyście szli tam, gdzie was zaprowadzę. Rozkaż demonom, aby szły za tobą. Rozkaż demonom, aby szły za tobą i wprowadź je w pułapkę pańską. I wprowadź je w miejsce, które jest dla nich przeznaczone przed założeniem świata. Wprowadź ich! Oko to koary kraj! Oto czeluść dla ciebie, diable! Moja dusza! Oto gehenna dla ciebie, diable! W słowie upodobanie ma! Oto czeluść i gehenna! Tylko mała chwila! Będziesz szedł tam, gdzie cię wyślemy! Będziesz wykonywał to, co powiemy! Wierzę, rozwijam się! Bo my jesteśmy w Chrystusie! Wierzę, rozwijam się! Halleluja! Nie bójmy z tych, co cofną się! Módl się! Cierpliwość naszą cnotą jest! Wytrwałości dziś stoimy tu! Patrz poza! Przed tronem łaski Twej! Poza rzeczywistość materialną! Nie jesteśmy z tych, co cofną się! Cierpliwość naszą cnotą jest! Wytrwałości dziś stoimy tu! Przed tronem łaski Twej! Halleluja! Przed tronem łaski Twej! Nowe życie mam w Chrystusie! Stare przeminęło już. Nowe życie. Nie znam siebie według ciała. Przeszłość ukrzyżowana jest. Nie wspominam dawnych chwil. Z Bogiem zgadzam się. Jezus Chrystus mą chlubą jest. Jemu poddaję się. Jemu poddaję się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych, kto cofnął się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Oto więcej jest tych, wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Którzy są przeciwko tobie. Przed tronem łaski Twej. Powiedz to do Boga. Halleluja! Sprawiedliwością moją jest. Sierro Lord. Wiary nie wycofuję się. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze. Moja dusza się nie cofnie. Że od 23 lat upodobanie ma. Prowadzisz mnie ręką dobrą. Tylko mała chwila. A Twoja siła wypełnia moje życie. Nie porzucam ludności Twej. Ja dziękuję Ci, Ojcze.
wierzę, rozwijam się. Nie jesteśmy z tych, co co mną wie. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski. Jesteśmy, nie jesteśmy z tych, co co mną wie. Módl się do Boga. Cierpliwość naszą cnotą jest. Módl się Twoją wiarą. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Nowe życie mam w Chrystusie, stare przeminęło już. Nie znam siebie według ciała, przeszłość ukrzyżowana jest. Nie znam siebie według ciała. Nie wspominam dawnych chwil, z Bogiem zgadzam się. Jezus Chrystus mą chlubą jest. Jemu poddaję się, Jemu poddaję się. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą cnotą jest. Wytrwałości dziś stoimy tu przed tronem łaski Twej. Przed tronem łaski Twej. Musisz coś zrozumieć. Grajcie. Duchowa rzeczywistość, w której znajduje się rzeczywistość ta, którą oglądasz. Ona jest miejscem Twoich działań. To tam działasz. Nie działasz tu. Ty tu tylko przebywasz na chwilę. Przebywasz tam. Twoje duchowe przebywanie to przebywanie w rzeczywistości, która ogarnia tą rzeczywistość. Dlatego nie możesz przyglądać się jedynie na to, co widzisz, co słyszysz, co czujesz, co się dzieje wokół Twojego życia. Bo to jest złudne. To w duchowej rzeczywistości sprawujesz władzę. Ludzie nie rozumieją, że Jezus zostawił człowiekowi spuściznę sprawowania władzy, ale tą władzę sprawuje się w rzeczywistości duchowej. To stamtąd musisz rządzić. Tutaj nie masz takich możliwości. Zacznij stamtąd rządzić, a tam się rządzi nie myślą, nie uczuciem, ale słowem wiary i czynem, który za tym idzie. Módl się tak, słowem i czynem. To święta krew płynęła z jego ran. Rozdartym ciałem wstrząsał wielki ból. Na zoski się szkodał, arcykul. Pytanie osądzony zawsze. Podnieś ręce, rusz się! Niesprawiedliwą śmiercią spłaca dług. Ojcze, modlimy się Ty! Czy uwierzysz w potężne Jego dzieło i serce zapłonęło? To jest miłość, to wielka miłość. Wielka! Potężna miłość, dlatego dziś Jezus to Pan. Jego imię znam. Jego imię! Jezus to mój Pan. Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Holy glory, to mój król, to on umarł
miłość. To jest miłość. Dlatego dziś Jezus to mój Pan. Jego imię znam. To niebiański flow. Słuchajmy się. Jezus to mój Pan. Pokój. Jego imię znam. Pokój, pokój, pokój. Jezus to mój Król. To On umarł za mnie. Jezus to mój Król. To On umarł za mnie. I tak odrzucał boski plan. To święta krew płynęła z Jego ran. Rozdany ciałem wstrząsał wielki Bóg. Tak na było! Na sam przekonał arcy król. Rozdany osądzony za grzech ma. Samych oczu w przyszłości ludzkich ras. Niesprawiedliwą śmiercią zgładzał. Radował swe stworzenie wielki Bóg. On zrobił to dla ciebie. Pamiętaj to człowieku. Dziś nie masz temata i żyjesz w masce wieku. Wystarczy, że uwierzy. Potężne Jego dzieło i serce zapłonęło. Amen! Miłość, to wielka miłość. Jedyna! Potężna miłość. Dlatego dziś Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Jezus to mój Pan. Jego imię znam. Jezus to mój Król. Jezus to mój Król. To On umarł za mnie. Jezus to mój Król. To On. Jezus to mój Pan. Jezus to mój Król. To On umarł za mnie. Jezus to mój Król. Jezus to mój Król.
Jezus to mój Król, to On. Jezus to mój Król, to On. Umarł za mnie, Jezus to mój Król, to On. Władzy nad twoimi pieniędzmi, nad twoimi relacjami z innymi ludźmi, nad twoim rozwojem. Śmierć nie ma władzy. Śmierć nie ma władzy nad tobą. To nic nie może cię dotknąć. Jeżeli śmierć nie może niczego zabrać, to nikt i nic nie mogą ci niczego zabrać. Twoje bezpieczeństwo jest pewne, więc śmiało sobie poczynaj. Im śmielej będziesz sobie poczynał w życiu, tym bardziej będziesz czcił twojego Boga. Tym bardziej będziesz mu się kłaniał i oddawał cześć. Bo będziesz gloryfikował jego bezpieczeństwo, które się dał. Oto wiara jest czynem. Módl się! Módl się! Alleluja! Mogłem diabła być kryzysową narzeczoną, z jego kufla pić to, co mi tam naważono. Mogłem diabła być przysłużony odbiorniku, być na imię jest to imię nikt, słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz.
zwalniamy. Kryzysowo na rzeczonu modlę sobie życie. Tak jak mi wytłumaczono, mogę diabła być. Jakoś sobie przebiedować, potem opaść i upaść. I się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Powietrzny czas, powietrzny czas, powietrzny czas. Mogłem być już na dnie, a właśnie jestem. Jezusa chwyciłem się, wiary gestem. Mogłem być już na dnie, a nie jestem. Diabła być już kryzysowo narzeczoną, z jego ludzka być. Słyszysz to? Tak jak mi tam napadło, mogę diabła być. Otwieraj niebo przy zgłuszonym odbiorniku. Otwieraj niebo, masz władzę, słuchać piekła i aby otwierać niebo. Zarazem raz, co otworzysz, nikt nie zamknie. Mogłem być już na dnie. Otwieraj nieba. Tam jestem, Jezusa chwyciłem się. Dzisiaj jest czas porodów. Ja jestem. Mogłem być już na dnie. A nie jestem, Jezusa chwyciłem się. Co dziś urodzisz? Mogłem diabła być. Szakotari, aria. Kryzysową narzeczoną podle sobie żyć. Musisz dziś urodzić. Tak jak mi wytłumaczono, mogłem diabła być. Jakoś sobie przebytować, potem opaść ci i się ubrać w śmierci czarny płaszcz. Aria Basela. Powietrzny czas. Ojcze nasz, uwielbiam Cię. Wprowadzamy dziś w życie kolejne tryby duchowe. Uruchamiamy je dziś. Wróciłem się, wiary gestem, mogłem diabła być. Naszym słowem i czynem. Kryzysową narzeczoną. Z jego głos napis. Siary lepry traj. To co mi tam naważono, mogłem diabła być. Przy zmuszonym odbiorniku mieć na imię i słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Kuru, wielo. Ja uwalniam siłę wrodzących. Siłę do porodów. Ja dałem. Rap, rata, rala, rara, rap. I Jezusa, wyciła się.
chwili słowa wiary. Pokoro loro, pokoro realiza. W życiu każdego człowieka w zespole. A kara i ada waka ty. Mogę diabła być. Siama. Kryzysową narzeczoną. Mogę sobie żyć. Ilaha. Tak jak mi wytłumacz. Marek, graj. Mogłem diabła być. Hej, 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 hej. Jakoś sobie przebiegować. Potem opaść. Uaaa! I się ubrać. Narzeczoną z jego kufla pić. Po co mi tam naważoną? Mogę diabła być. Przez kuszony odbiorniku mieć na imię nim. Słuchać piekła i zabijać czas. Zarazem raz. Co wy robicie? I zaśpiewała prorokini Debora. Przyszli królowie kananejscy i walczyli. Zaś z ludem pańskim z nieba walczyły gwiazdy. Ze swoich torów walczyły z królem Syserą. Potok Kiszon porwał ich. Prąd potoku Kiszon. I rzekła Debora: wystąp duszą moja z mocą. Kiedy idziesz drogą pańską, całe niebo służy twoim celom. Nieważne jak wielkie są i straszne zastępy wroga,
Oto Bóg posyła gwiazdy, by walczyły po Twojej stronie. To symbol wojsk anielskich wysyłanych do pomocy ludowi Bożemu. Ale wtedy, kiedy lud Boży nie rozmyśla, tak jak niektóre z plemion izraelskich, ale kiedy staje i idzie za Słowem, reagując na to, co Słowo mówi. Powiedz do duszy Twojej, aby szła, a nie myślała, aby biegła, a nie czuła. Powiedz jej, aby była wierna. Powiedz duszy swojej, aby była wierna. A do wierności duszy Twojej Bóg doda ochronę swojej mocy. Nie będziesz nawet wiedział kiedy. Droga Twoja będzie prostowana. Oto anioł Pański będzie szedł przed Tobą, jak przed Izraelem. Izrael był nieposłuszny, jednak Bóg był wierny. Pomyśl, co będzie się działo w Twoim życiu, kiedy będziesz okazywał posłuszeństwo prawom Pańskim. Oto anioł Boga toruje drogę przed tymi, których w sercach jest bojaźń Boża. Oto Słowo Boże dla Twojej duszy. Niech idzie, a nie myśli. Niech biegnie, a nie czuje. Niech okazuje wierność prawom Pańskim. A droga Twoja będzie prostowana i nic na niej Cię nie zatrzyma. Oto krok Twój będzie umacniany. Noga Twoja silna, ręka Twoja sprawna. Oto oko Twoje widzieć będzie dalej, niż myśl Twoja sięga dziś. Boś Panem, boś Królem. Niech dusza Twoja okaże wierność. Ty lajlesiaram. Jeszua. Heja. Ręce moje do Ciebie wznoszę. Tak jak bicie serca. Boże, śpiewaj w tym rytmie. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć to, co mam w sercu na dnie. Tak jak bije serce. Niech modlitwa ta niby co rozbija zły sen. Ty dałeś mi życie. Tak się budzi, tak wiesz. Serce moje dla Ciebie tańczy od nocy aż po świt. Niczym dziecko tulące się z ojcowską silną pieśń. Wydobyty z planety łez oddaję Ci cześć. Ty dałeś mi życie. Równe rytmy. To Twój święty czas. Jak serce. Powiedzieć to, co mam w sercu na dnie.
Przypominaj stoję tutaj. Ręce moje do Ciebie złożę. Potężny chcę Ci dzisiaj powiedzieć to, co mam w sercu na dnie. Niech modlitwa ta niby dzwon rozbija złe serce. Ty dałeś mi życie, to Twój święty czas. Ty dałeś mi życie, mocą Twoich rad. Dałeś mi lekarstwo na samotne dni. Rozerwałeś kłamstwo, co Ty dałeś. Zobacz to i zgódź się z tym. Ty dałeś mi życie. Powiedz, oto jestem, Panie. Oto taki jestem, Panie. Ty dałeś mi życie. Oto taki jestem. Dałeś mi lekarstwo. Nowa szata. Na samotne dni. Nowa odsłona. Rozerwałeś kłamstwo. Twoje ręce są sprawne jak nigdy dotąd. Ty dałeś mi życie. Jak nigdy dotąd. Mocą swoich rad. Dałeś mi lekarstwo na samotne dni. Od zawsze to umiałeś. Ty zawsze tego pragnąłeś. Ty dałeś mi życie. Oto Duch Święty przywraca teraz wyparte pragnienia. Przywraca teraz. Nie bój się, tylko się nie bój.
się z tym. Rozerwałeś kłamstwo, co ci użyło mi. Nie zwalniamy, ty dałeś, ty dałeś mi życie. Ciebie wznoszę, potężny Boże gwiazd. Chcę ci dzisiaj powiedzieć to, co mam w sercu na dnie. Niech modlitwa paliby zło, rozbij w samym środku ogromnej nocy. W samym środku ogromnej nocy stoję. Oglądaj siebie tam. Ręce moje do ciebie wznoszę. Swobodnie. Chcę ci dzisiaj powiedzieć to, co mam w sercu na mnie. Niech modlitwa pani by dzwon rozbija zły sen. Ty dałeś mi życie, to twój święty czas. Zgódź się z tym teraz. Ty dałeś mi życie. Nie patrz, co powiedzą ludzie. Co ciążyło mi, tyś jest Bogiem. Tyś jest Bogiem kolejnej szansy. Oto twoja szansa. Nowa szansa. Serce moje dla ciebie tańczy od nocy. Oto projekt sprzed założenia świata. Niczym dziecko tulące się w ojcowską silną pierś. Tak, pobłądziłeś bardzo. Wydobyty z planety. Odszedłeś daleko. Tyś jest Bogiem kolejnej. Tyś jest Bogiem kolejnej szansy. Dziękuję za to. Przed tobą kraina owocowania. Serce moje dla ciebie tańczy. Owocowe gaje. Niczym dziecko tulące się. Ale brama do nich. Ma twój kształt. Wydobyty z planety łez. Oddaję ci cię. Ty dałeś mi życie. Przez nią wejdziesz tylko wtedy. To twój święty czas. Kiedy będziesz zgodny ze sobą. Ty dałeś mi życie. W 100%. Mocą swoich rad. Oto kształt tej bramy. Dałeś mi lekarstwo. Nic innego tam nie przejdzie. Ty dałeś mi życie, to twój święty czas. Ty dałeś mi życie, aleluja. Mocą swoich rad. Dałeś mi lekarstwo na samotne dni. Rozerwałeś kłamstwo. Co ciążyło mi. Ty dałeś mi życie. To twój święty czas. Ty dałeś mi życie. Mocą swoich rad. Dałeś mi lekarstwo. Na samotne dni. Rozerwałeś kłamstwo. Przeżyć. To twój święty czas.
narodziłeś się na nowo. Otworzyłeś swoje oczy. Zobaczyłeś swój grzech. Rozerwałeś kłamstwo. Grzech odstępstwa. Od boskiej drogi. Grajcie. A potem zobaczyłeś moc, którą masz. Od kiedy oddałeś mu swoje życie. I nie wiedziałeś do końca, jak je używać. Religia ci czegoś nauczyła. A ludzie wymagali. Ale Bóg mówi dziś do ciebie, oto moja moc jest w twoim życiu po to, abyś przeżył swoje życie. Tak, jak zaprojektowałem je przed założeniem świata. To twoje życie. Jeżeli widzisz coś w swoim życiu, czego nie przeżyłeś, powiedz do Boga: Boże, mam moc twojego Świętego Ducha, aby przeżyć w swoim życiu wszystko, co zaprojektowałeś. Oto ja teraz decyduję się na to, aby przeżyć wszystko, co zaprojektowałeś. Oto ja decyduję się na to, aby spełnić kompletnie wolę. Twoją wolę do mojego życia, która jest dobra, miła i możliwa do wykonania, ponieważ mam twoją moc. Oto decyduję się przeżyć moje życie. Ja będę przeżywał moje życie. Ja przeżyję w moim życiu wszystko, co należy w nim przeżyć. A kara la ra la para la ra ma na da va katara la re me ne 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 ha re la ri a do ro lo ro ko do ro lo ro na ma na la la bra. Sukces człowieka jest przymocowany do przeżywania jego życia. Le re me re le re ma. Służba w królestwie może być sprawowana prawidłowo tylko przez tego, kto należycie przeżywa swoje życie. Każdy inny, każdy człowiek, który źle przeżywa swoje życie, nie tak, jak należy, nie w ten sposób, aby być szczęśliwym, będzie dokonywał dzieł pańskich w znikomej części, w małej, znikomej części. Ale kerelere marila. Jego dusza będzie brawo biła. Jego ludzie, którzy są wokół, właśnie jego ludzie będą mówili: jesteś w tym dobry. Ale prawda jest taka, że tylko twoje osobiste szczęście ma moc do tego, aby generować służbę w królestwie. Tylko szczęśliwy jest w stanie dokonywać bohaterskich czynów. Amen. Może Duch Święty cię będzie cofał do miejsca przeżywania różnych rzeczy z twojego dzieciństwa. Musisz się z tym zgodzić. Przestań próbować być dorosłym, jeśli nie przeżyłeś prawidłowo bycia dzieckiem. Przestań być dorosłym, jeśli do końca nie przeżyłeś bycia dzieckiem. Spokutuj z tego. Powiedz: Boże mój, ja nie przeżyłem mojego dzieciństwa, stąd nie wiem, jak być dorosłym. Bo w dzieciństwie człowiek się uczy bycia dorosłym. Makatoru, lere, madena. To dziecko uczy się bycia młodzieńcem, a młodzieniec uczy się bycia ojcem. A paralabada bakaj. Dziś Duch Święty otwiera drzwi. Drzwi dawno nieotwierane. Zgódź się z tym, co za nimi widzisz. Jeśli jesteś dzisiaj fizycznie matką, ojcem, dorosłym człowiekiem, odpowiedzialnym, biznesmenem, nie wiem kim, kimś, kto w tym świecie sprawuje funkcję dorosłego, a jednak nie przeżyłeś prawidłowo swojego dzieciństwa, przyjdź teraz do Boga i powiedz: Boże, ja mam moc do tego, aby przeżyć kompletnie moje życie. Oto ja będę dziś to przeżywał i jak mędrzec będę brał ze starego i z nowego,
tamtego nie zaniedbam, ale i nowego nie zaniedbam. Makatara la 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 makatesewe. Życie nowego stworzenia to życie kompletne. Życie Twoje. Nynaja la 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 makatajla. Nynene berere chury leria desa katajla. Powiedz, Panie Boże, nie boję się przeżywać te rzeczy, które zabrał mi kiedyś diabeł. Boże, ja nie boję się. Uwielbiam Ciebie, Królu mój. Żyjesz przez potencjał. Tylko przez swój potencjał. Ty nic nie masz, nic nie masz. Poza Twoim potencjałem jesteś biedak. Biedak. Goły biedak. Nic tam nie masz. Ale w Tobie masz moc. Odpowiednio użyta. Doprowadzi Twoje życie do szczytów. Służyć jest łatwo. Służyć Bogu jest łatwo. Ja 23 lata służę Bogu, jest mi łatwo. Łatwo jest służyć Bogu. Łatwo jest służyć Bogu. Łatwo jest służyć Bogu. Trudno być sobą, ale Bogu służyć łatwo. Halleluja! Pierwszą zwrotkę tej samej piosenki. Ale trudność została przybita do krzyża. Po to Jezus umarł na krzyżu. Abyś z łatwością mógł być sobą. Przez to nie módl się, aby lepiej służyć Bogu. Bo służyć Bogu jest łatwo. Ale módl się, aby być sobą w pełnym wymiarze, aby przeżyć życie od początku do końca, nawet jeśli się spóźniłeś o 40 lat. Co to jest 40 lat? Dla Boga jeden dzień to 1000 lat. A 1000 lat to jeden dzień. Czy Ty wiesz, że możesz w tydzień przeżyć wszystko, czego nie przeżyłeś w swoim dzieciństwie? Czy Ty wiesz, że możesz przeżyć miłość 14-latka? Czy Ty wiesz o tym? Czy Ty wiesz o tym, że możesz mieć 40 lat, a przeżyć miłość, która należała Ci się w podstawówce? Czy Ty to, kurczę, wiesz? Czy wiesz, że możesz błyszczeć błyskiem nastolatka? Bo Ci diabeł to ukradł i kazał Ci być pieprzonym dorosłym w wieku 10 lat. Marabada la vacatera. Opiekować się tymi, którzy się powinni opiekować Tobą. Oto Święty Duch przywraca Ci dziś możliwość przeżywania w pełni życia. Więc nie módl się, by być lepszym w służbie. Nie módl się, by być lepszą w służbie. Nie módl się, by być lepszą w służbie. Nie módl się, szakatara la la praj de lord. Módl się, by być sobą. W samym środku sobą. Nocy, tak się módl. Oto Święty Duch będzie wypełniał Cię teraz. Ręce moje do całą Twoją duszę będzie wypełniał Święty Duch. Całą Twoją duszę będzie wypełniał Święty Duch. Całą Twoją duszę będzie wypełniał Święty Duch. Całą Twoją duszę. Twoje sumienie będzie uzdrawiane. Twoje sumienie będzie uzdrawiane. O, lie, la, 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 ba, ja, ręce moje do Ciebie wznoszę, potężny Boże gwiazd. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć to, co mam w sercu na dnie. Niech modlitwa ta niby dwoje. Życie, mocą Twoich rad.
lekarstwo. Siedo, siedo, na samotne dni. Rozmawiałeś kłamstwo. Ty dałeś mi życie. Rozerwałeś kłamstwo. Niech jedzą chleb z nieba. Ty się z Bogiem kolejnej szansy. Po którym się nie łaknie, po którym się nie pragnie. Niech jedzą chleb z nieba. Niech jedzą chleb z nieba. Ojcze mój, serce moje dla ciebie. Aby nie łaknęli, nie pragnęli. Niech jedzą chleb z nieba. Niczym dziecko tulące się. Jedzą chleb z nieba. Stacja za stacją. Alleluja. Dałeś mi życie. To twój święty czas. Ty dałeś mi życie. Mocą twoich ran. Dałeś mi lekarstwo. Na samotne dni. Rozerwałeś kłamstwo. Rozerwałeś kłamstwo. Ty dałeś mi życie. Bajdelele kloro, no, 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 no. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Święty czas. Uwielbiamy Ciebie. Ty dałeś mi życie. Za Twoje życie. Mocą Twoich ran. Dałeś mi. Kiedyś wracaliśmy do domu po nabożeństwie. I nie pamiętam jakiej przyczyny, ale mieliśmy zawieść Stasia i Zuzię do nich do domu.
I oni siedzieli z tyłu i rozmawiali, brat z siostrą. Ja pamiętam tą rozmowę, bo to jest jedna z tych rozmów, które zostają ci w głowie na całe życie. Bo wiesz, że coś się dzieje w duchu. I Stasio zapytał Zuzi, a co ty byś w ogóle chciała robić w życiu? O co ci chodzi? Co ty byś chciała robić? I była chwila ciszy i Zuzia powiedziała tak, istnieć? I ja wiedziałem, że coś się wydarzyło. Że Duch Święty coś powiedział. Coś, co jest wyjątkowe. Oto wmontowane w człowieka największe pragnienie. Oto pragnienie istnienia. Pewien człowiek ze świata, nazywał się Stanisław Grzesiuk, napisał kilka książek o swoim życiu, między innymi napisał książkę 5 lat kacetu, o tym jak spędził 5 lat w obozach koncentracyjnych po całym świecie. Mauthausen, Gießen. Z pierwszego transportu, którym wywożono ludzi z Warszawy, po 5 latach do życia przyznało się tylko 14 osób. Stanisław Grzesiuk był jednym z 14 osób, który przeżyło 5 lat w obozach koncentracyjnych. Zapytany przez dziennikarzy ówczesnej Polski po wojnie, czemu przypisuje cud swojego przeżycia, odpowiedział, chciałem żyć. Chciałem żyć. Ktoś powie, wszyscy chcieli żyć. No niekoniecznie. Niekoniecznie wszyscy chcieli żyć. Wielu ludzi żyje na tym świecie, ale tak żyją, jakby nie chcieli żyć. Całe ich życie krzyczy o tym, że nie chcą żyć, że nie podoba im się to życie, że nie pasuje im to życie, że chcieliby inne życie. Patrzą w lustro, nie podoba im się ich twarz, nie podoba im się ich życie, nie podoba im się wszystko wokół. Całą swoją osobą proklamują śmierć do swojego życia. Mówią, ja tak nie chcę żyć, nie chcę tak żyć, ja nie chcę żyć, ja nie chcę żyć, ja nie chcę żyć. Masa ludzi na świecie nie chce żyć. Ale Grzesiu chciał żyć. Wiecie, co się działo w jego życiu? Człowiek niewierzący. Całe życie, cały dzień potrafił przeżyć na jednej ogryzce. Na jednej ogryzce jabłka. Ludzie padali jak muchy wokół, ale nie on. Prosty bandziorek z Czerniakowa. Chciał żyć. Oto kwintesencja Bożej woli. Czy chcesz żyć? Odpowiedz sobie na to pytanie. Proszę Cię, nie kombinuj. Bóg to jest najlepszy wariograf. Nie wiem, czy Ty mnie rozumiesz. Podłączając się pod Ducha Świętego, nie możesz oszukać Ducha Świętego. Amen. Nie możesz powiedzieć czegoś, co nie jest prawdziwe, bo to jest najlepszy wariograf. On nie reaguje na rzeczy kłamliwe. Czy Ty chcesz żyć? Jeśli chcesz żyć, to musisz się chwycić życia zębami i pazurami. A pogodol! Chwycić się życia zębami i pazurami, a nie chodzić jak spłąkana owca i myśleć, że ci się uda przeżyć. Chwyć się życia, oto Święty Duch do ciebie mówi. Chciej żyć. Jezus tak bardzo chciał żyć, że wstał z martwych. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. On wstał z martwych przez chęć do życia. Oto życie jest pierwszym impulsem Boga do rzeczywistości. Oto On powiedział, żyj i powstał kosmos. Powstały wszechświaty na jedno Jego słowo. On, który jest źródłem wszechżycia, stworzył to wszystko. I dziś trzeba tego chcieć, a nie mówić, przeżyję kolejny dzień.
przeżyję kolejny dzień. Dziś jakoś przeżyję kolejny dzień. Zrozum, diabeł takich ludzi wprzęga do pługa, zakłada im chomonto i ora nimi ziemię w piekle. Zamieściłem taki film. Horror. Chrześcijanie zaczęli: o, horror, horror, przyjdzie diabeł, o, jak obejrzę, diabeł mnie złapie, diabeł mnie złapie. Ludzie mają jakąś chorobę umysłową, Święty Duch w nich mieszka, a oni człowieku jakby dupą mówili: diabeł mnie złapie, horror, choroba psychiczna, szpital psychiatry. O, otworzy mi się coś i przyjdzie i mnie złapie. Za co cię złapie? Wiesz, za co cię diabeł może tylko złapać? Za twoje niedowiarstwo, za twoją słabość, za twoją głupotę. Przyjdzie i cię złapie. Wiesz, co to jest za film? To jest dokumentalny film. Zamieściłem dokumentalny film o jedynym na świecie zarejestrowanym w laboratorium opętaniu człowieka, w którym brały udział służby bezpieczeństwa, Federalne Biuro Śledcze, CIA. I jest pokazane w tym dokumencie, jak demon pozamiatał wszystkimi. Żołnierzami, generałami, agentami, wszystkimi pozamiatał. Pomordował ich. Wiecie czemu? Bo Chrystusa tam nie było. Bo próbowali zarządzić demonem bez Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? To ich wydymał bez masła, wszystkich, jednego po drugim. Bo tak diabeł robi. Dyma bez masła. Ludzi niewiary. Ludzi słabych. Ludzi, którzy uważają, że dadzą radę inaczej niż przez Chrystusa Jezusa. To będą wydymani bez masła. Rozumiesz, o co tu chodzi? Obejrzyj ten dokument. Jest pokazane, co to znaczy diabeł. To nie jest, kurczę, rozumiesz, popierdółka. On morduje ludzi. On morduje ludzi. Jezus powiedział, on przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać. A chrześcijanin chodzi po tej ziemi i myśli: uda mi się ominąć szatana. Człowieku, na tym filmie jest pokazane, jak demon człowiekowi, który jest w Pentagonie, setki kilometrów od tego miejsca, każe umierać. Demon mówi: umieraj, i żołnierz w Pentagonie umiera. Rozumiesz, co może zrobić diabeł? Ale w Chrystusie Jezusie rządzimy nim jak kot myszą. Depczemy jego potęgę. Czy cię nie zdziwiło nigdzie słowo, że będziecie deptać po wężach i skorpionach i nic wam nie będzie? Że węże brać będziecie i nic wam będzie. Ludzie mówią: to alegoria, alegoria, sororia, nie alegoria. W Chrystusie Jezusie możesz deptać gołą stopą po skorpionach. Możesz kobrom dawać buzi. Rozumiesz? Możesz patrzeć diabłu prosto w pysk i wypijać mu gołą ręką zęby. W Chrystusie Jezusie. Więc uszanuj swoje nowe narodzenie. I zacznij chodzić w mocy. Bo możesz 24 godziny na dobę, bo to jest łatwe. To jest łatwe. Wola Boża jest łatwa. Możliwa do wykonania. Przestań patrzeć na siebie inaczej niż przez Chrystusa Jezusa. Twoje nowe narodzenie uczyniło cię Bogiem na ziemi. Taką piosenkę kiedyś punkową ktoś nagrał. Siedziałem sobie ostatnio i zacząłem sobie śpiewać refren. Hej, czy nie wiecie, żeście bogami na świecie? Oni inaczej śpiewają. Hej, czy nie wiecie, żeście bogami na świecie? To jest Słowo Boże. Śpiewałeś sobie kiedyś w domu, że jesteś Bogiem? Czy jęczałeś kolejny dzień przed Bogiem, aby uratował twoje życie? Co robiłeś w ostatnim tygodniu? Szaparala, rabaha, gadala, balaj! Jak się modliłeś i do kogo? Czy do Boga, czy do szatana modliłeś się, kościele? Do kogo modliłeś się w zeszłym tygodniu? Pomodliłeś się czynem!
Do kogo się modliłeś? Jeśli modliłeś się do szatana, to powiedz: Boże, przepraszam Cię, że w zeszłym tygodniu byłem satanistą. Zmiłuj się nade mną, Panie, wyrzekam się mojego satanizmu, wyrzekam się satanizmu. Ty przyszedłeś jak szum potężnych wód. Twa obecność wniknęła w nas. Alleluja! Wniosłeś się do mnie i prawdę moc napełniłeś te ziemi. Ty przyszedłeś jak szum potężnych wód. Twa obecność wniknęła. Powiadasz na wiarę, budzi Twe, poddaj
tylko ty. Szofary, szofar, szofar. Siaka, taralara, baralara, basta. Juda, rara, basta, buru, basta, taralara, braje, lebe. Baja, maka, taraja. Myśmy owcami Twojego pastwiska,
jesteś pasterzem naszym. Ty jesteś pasterzem naszym. Byśmy owcami Yeah.
baka taralara, ja taralara buri. Oh,
będą dłuższe niż 3, a 3 dni dłuższe niż 5. Oto rozciągam Twój czas! Rozciągam Twój czas! Dokonasz tego, czego nie mogłeś dokonać. Oto rozciągam Twój czas! Rozciągam Twój czas! Jaba! Kto słucha, niech uważa. Gdy Ty pomyślisz, Twój wróg nie zdąży pomyśleć. Gdy Ty wykonasz ruch, Twój wróg nie zdąży się skupić. Oto rozciągam Twój czas. Uwierz w to. Twoi przeciwnicy nie będą zdążali na czas. Drogi ich będą mylne. Decyzje ich chybione. Oto rozciągam Twój czas. Bądź spokojny. I nie spiesz się. Oto sakwa Twoja suficie napełniona. Nie spiesz się. Oglądaj ją teraz. Oglądaj Twoją sakwę. Napełnioną. Nie spiesz się. Oto ręce złodzieja będą się cofać. Ale czas, który idzie, to czas nowej sakwy. Czas na nową sakwę. Też podwójne błogosławieństwo nad Tobą. Ty wierzę, oglądasz napełnioną sakwę swoją. To decyduj o tym, żeby nabyć nową. Nową. Lepszą. Upara larara bakoto nono monono lorodono nomore lore dene dene dene. Bo rozciągam Twój czas. Będziesz osiągał więcej, mniejszym nakładem sił. Tylko nie cofnij się w naturalne oglądanie i w naturalną ocenę. Nie cofnij się tylko.
uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Hallelujah.
Chodź Sylwia do mnie. Ustań tutaj. Odwróć się do ludzi. I ty też się, Mariusz, odwróć. Ojcze, ja teraz w imieniu Jezusa Chrystusa uwalniam namaszczenie duszpasterskie w nich. Ja przez imię Jezus namaszczam ich do usługiwania ludziom jako duszpasterze. Ja w imieniu Jezusa wzbudzam w nich nadnaturalną mądrość, umiejętności wszelkiego rodzaju. Wszystko to, czego potrzebują, aby usługiwać duszpastersko ludziom. Duchu Święty, Duchu Rady, ja ogłaszam Twoje namaszczenie na nich. Namaszczenie doradztwa duchowego. Przez imię Jezus. To wasi nowi duszpasterze. Kolejni. Przychodźcie do nich i słuchajcie tego, co wam powiedzą. Módlcie się. Szapara lara hakatana lara hadryde lardene de Jesus. Yeshua lerne mener lordene de Jesus. To jest ciało Chrystusa. Eloheina namane na ciało. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Przynoście pieniądze, przyjaciele, będziemy się modlić. Ojcze, w imieniu Jezusa, dziękujemy Ci za rozwój finansowy Kościoła, za wzrost finansowy u ludzi. Ojcze, my ogłaszamy, że to, co w ich życiu już zrobiłeś, pomnaża się. My ogłaszamy, że nie ma nad tym sufitu. Ojcze, w imieniu Jezusa, ogłaszamy, że pieniądze ludzi w Kościele rozmnażają się bezgranicznie, a wszelkie bariery demoniczne stojące na drodze ich bogactwa są usunięte. Ojcze, my przez imię Jezus przemawiamy teraz do pieniędzy ludzi w Kościele. Mówimy do was, pieniądze, przychodźcie do ludzi. Rozkazujemy wam finanse, przychodźcie do ludzkiego życia. Przychodźcie do ludzi. Przychodźcie do ludzi w Kościele. Przychodźcie do ludzi. Przychodźcie do ich portfeli, do ich kont. Wzywamy was ze wszystkich zakątków świata, za wszystkich mórz, od wszystkich ludzi. Przychodźcie. Ojcze, wywyższam Cię za zasobność materialną ludzi tu w Kościele, za poszerzenie finansowe, za umiejętności, za zdolności do tego, aby zarabiać pieniądze. Ojcze, my autorytetem Kościoła otwieramy możliwości ludziom wedle łaski, nie wedle ich możliwości naturalnych jedynie, ale wedle łaski. Wedle łaski. Hallelujah.